Cześć Wam, witam Was na kanale Blog Makijaż by Sephora z marką Yves Saint Laurent. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Jest nim Natalia Nykiel. Cześć moi drodzy! Natalia, powiedz mi, co dla Ciebie jest najważniejsze w Twoim makijażu scenicznym? Oczywiście jest to scena, więc jest to sytuacja specjalna i najważniejszy jest na niej błysk, moje drogie panie i drodzy panowie, którzy nas oglądacie. Błysk jest najważniejszy na scenie i ja jestem sroką, okropną i uwielbiam, jak się błyszczy, a scena uważam, że jest bardzo odpowiednim miejscem na to, że można sobie na to pozwolić i my sobie dzisiaj na to też pozwolimy, mam nadzieję. Super, dogadamy się, ponieważ ja również uwielbiam błysk, więc dzisiaj będziemy błyszczeć, świecić, jak przystało na prawdziwe baby. Okej, Natalia, to ja przygotuję Ci skórę, położę Ci niesamowicie nawilżającą bazę pod podkład. Nie dość, że Ci nawilży skórę, to też złagodzi, przygotuję pod podkład, a przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, na scenie przedłuży jego trwałość. Tak jest, chciałam właśnie o tym powiedzieć, że czasami zdarzają się takie dni, kiedy mam na sobie taki właśnie makijaż mocno sceniczny, zarówno jak i na próbach są takie sytuacje, kiedy są na przykład spotkania z fanami, albo próby są nagrywane, albo są jacyś fotografowie, różne są sytuacje i wtedy ten makijaż musi być naprawdę wytrzymały i najważniejsze jest wtedy to nawilżenie. Ja gdzieś tam sama rzadko się maluję, bo na co dzień praktycznie tego makijażu nie używam, ale jeżeli jestem już malowana na takie koncerty, to naprawdę to nawilżenie jest mega ważne i widzę, ile ci moi współpracownicy muszą przykładać do tego uwagi. Dobrze, Natalia, w związku z tym, że szykujemy się na koncert i chcemy być jak najdłużej piękne, przygotowałam dla Ciebie nasz bestsellerowy podkład All Hours. Jest to podkład, który bardzo długo będzie utrzymywał się na Twojej twarzy. Ma bardzo ładne krycie, a przy okazji daje niesamowicie świeży efekt, ponieważ oprócz tego, że makijaż ma być trwały, on również ma wyglądać świeżo i pięknie. Lekko. Dokładnie. Tak, powiedz mi, na co stawiasz, jeżeli malujesz twarz? Jeżeli już maluję się sama i używam podkładu bądź jakiegoś takiego kremu delikatnie maskującego, czyli idę na imprezę gdzieś tam prywatnie, to naprawdę robię to w minimalnym stopniu i jeśli nie muszę tego robić, na przykład nie mam jakichś takich dni, że moja twarz ma dużo jakichś krostek, to w ogóle tego nie robię. Ja wychodzę z założenia, że wychodząc gdzieś prywatnie na imprezę, wystarczy mi tusz i dobra szminka i kobieta wtedy zawsze wygląda dobrze. Ale mówię, jakby sytuacja koncertowa są o tyle specyficzne, że często są kamery i one są bezlitosne, więc wtedy taki podkład jest mega ważny. A na co dzień, tak jak mówię, ja podkładu tak nie za bardzo. Wspominałyśmy o tym, że makijaż nie dość, że musi być trwały, to musi wyglądać zdrowo i świetliście. W związku z tym użyję teraz naszego kultowego produktu Touche Éclat. Jest to rozświetlacz, który nie dość, że ma delikatne krycie, więc delikatnie wyrówna kolor pod okiem. Natomiast to, co zrobi i robi idealnie, to dodaje nam godzin snu i przepięknie rozświetla centralną część twarzy. To jest cudowne, jak po kilku dniach spędzonych w busie i po kilku nockach spędzonych w busie robisz mi coś takiego. To tak, ja super. Też to uwielbiam. Jest to produkt, którego można używać nawet w momencie, kiedy nie robimy sobie makijażu, wystarczy kilka kliknięć i jest idealnie. Tak, właśnie to jest taki produkt, którego ja faktycznie używam w domu, jak już mam jakiś problem właśnie z jakimiś krostkami na twarzy, to sobie to wtedy tam delikatnie... Tak. Ciekawostka jest taka, że również go sobie położę na powieki jako korektor. Najpierw nałożę bazę. Wiadomo, baza musi być. Baza nam przedłuży trwałość cienia. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że ten cień nie będzie nam się osypywał. Teraz go sobie rozprowadzę. Często też jest tak z takimi cieniami brokatowymi albo generalnie z brokatem, że można w ogóle od nich zacząć oko i my też tak często robimy przed koncertami, ja tak często robię, że zanim w ogóle nakładam podkład, to robię całe oko. I wtedy ten brokat, który mi tam się ewentualnie obsypał, jakoś tam mogę sobie go ze skóry... Tak, jest to świetny trik na to, żeby potem nie zmienić. I dopiero potem wszystko, bo jakby takim naturalnym rozwiązaniem jest, że najpierw podkład, najpierw wszystkie jakieś tam te zabiegi, a potem brokat, a tu nie, można w drugą stronę. Jak najbardziej, jest to tak zwany makijaż odwrócony, dzięki temu jakby... Nie będzie trzeba zmywać tego, co się osypie pod okiem i potem znowu nakładać podkładu. Ten cień możesz również nakładać sobie paluszkiem, wtedy on idealnie nam się wklepie w powiekę.
Przy takich makijażach koncertowych zawsze jest takie wrażenie, że one już są bardzo mocne i że już jest bardzo dużo, ale tak naprawdę wychodząc na scenę, one bardzo giną. Więc to jest, mówię, to jest specyficzna okazja, więc tutaj naprawdę możemy pojechać bardzo mocno. Dokładnie. I po bardzo dużym polu, bo to wszystko w światłach potem ginie i trzeba o tym pamiętać. Dobra. Natalia, przejdziemy teraz do rzęs. Z racji tego, że masz piękne oczy, podkreśliłyśmy je cieniem. W związku z tym chciałabym teraz użyć naszego nowego tuszu. Jest on wzbogacony o olejki, między innymi olej arganowy, więc nie dość, że zrobi ci efekt wow, to przy okazji będzie pielęgnował twoje rzęsy. Super. Ja teraz poproszę cię o to, żebyś zamknęła oczy, ja je wytuszuję. Bardzo się cieszę, że nie chcesz mi nakładać sztucznych rzęs. Tylko robisz mi ich efekt, bo bardzo tego nie lubię. I bardzo cię lubię za to, że nie lubisz tego efektu. Nie, że jakby efekt lubię, ale nie lubię samych sztucznych rzęs. Tak. Jeżeli tuszem można to uzyskać, to cudownie. Jestem zwolenniczką jednak podkreślania urody, a nie dodawania jej zbyt dużo. Świetnie, ponieważ tym charakteryzuje się makijaż Yves Saint Laurent. My podkreślamy piękno kobiety, natomiast go nie zmieniamy. That's right. Mamy pomalowane oko, ale nie możemy zapomnieć o brwiach. Brwi to rama oka, w związku z tym pomalujemy je naszym tuszem z racji tego, że ty masz przepiękne brwi. Ja tutaj bym nic im nie dodawała. Ja bardzo lubię moje brwi, natomiast uważam, że nie trzymają się w żadnych ramach. Rzadko z nimi cokolwiek robię, one żyją swoim życiem, ale może taki ich urok właśnie. Jest urok, są piękne, w związku z tym nie będziemy tutaj za dużo z nimi nic robić. Powiedz mi, Natalia, czy ty miałaś kiedyś jakiś przypadek w czasie koncertu, że jakiś makijaż gdzieś coś jakąś wpadł? Nie raz i nie dwa. No, sytuacje koncertowe są naprawdę trudne, bo w momencie, kiedy przez godzinę skaczesz, śpiewasz, tańczysz, machasz głową, machasz włosami, ja zazwyczaj mam rozpuszczone włosy, te włosy mi latają tu po twarzy, często też zdarza mi się je zjeść. One się przyklejają do twarzy, bo wiadomo, jakby jak skaczę przez godzinę, to zaczynam się pocić. Taką główną wpadką, która zdarza mi się praktycznie co koncert, jest to, że schodzę z koncertu i mam szminkę na nosie. A to dlatego, że jak przykładam bardzo blisko mikrofon, mój mikrofon jest wielokolorowy aktualnie, już po tych wszystkich ostatnich koncertach. I jak go przykładam do ust, to go potem przykładam po prostu wszędzie, bo nie kontroluję też tego, wchodząc na scenę, jakby w ogóle wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan i w ogóle nie zastanawiam się nad tym, czy mogę dotknąć oka, bo mam brokat, czy nie mogę, więc jak odgarniam włosy, to odgarniam je po całości. Czyli wychodzi taki typowo artystyczny tak, więc, efekt. Dokładnie tak, więc ten makijaż musi być naprawdę mocny, żeby wytrzymał przez tę godzinę w trudnych warunkach. Z racji tego, że musi być mocny, ja teraz użyłam naszego nowego pudru Olawers. Przypudrowałam ci całą twarz. Natomiast skupiłam się głównie na centralnej części twarzy z racji tego, że ona najczęściej nam się poci. Tą właśnie częścią tak. Dotykasz mikrofonu. Ja bardzo marszczę czoło, jak śpiewam. Teraz przejdziemy do bronzera. Delikatnie podkreślimy kości policzkowe, położę ci trochę różu, natomiast tak jak wspomniałaś wcześniej, nie będziemy cię przerysowywać, będziemy spokojnie. Tylko podkreślać twoją niesamowitą urodę. W związku z tym zaczynam. Okej, Natalia, mamy już prawie gotową twarz, teraz kropka nad i, ponieważ dzisiaj mowa o błysku, więc nie obejdzie się bez rozświetlacza. Chciałam ci zaprezentować nasz w sumie nowy rozświetlacz w Stiku. Mamy kilka kolorów, natomiast ja dla ciebie wybrałam jasny szampański z racji tego, że będzie wyglądał zjawiskowo i będzie widoczny na pewno ze sceny, w związku z tym położę ci go. Możesz go nakładać paluszkami, możesz go nakładać bezpośrednio na skórę, natomiast ja nakładam go wszędzie, nakładam go na twarz, nakładam go na oko. Właśnie miałam pytać, czy można go nałożyć na przykład tutaj na kości? Jak najbardziej. To też jest bardzo ważne na koncercie. Nie tylko twarz musi się świecić. Słuchaj, lubię też go sobie rozsmarowywać na kości piszczelowe, bo wtedy wyglądam jak w rajstopach i moje nogi są piękne i smukłe. Ja go też nakładam. Znamy te rozwiązania. Są one stosowane. Nakładam go również na oko w dni, kiedy nie mam ochoty malować oczu, a jednak chciałabym, żeby wyglądały na bardzo świeże. Okej, zrobię jeszcze jeden myk, czyli zrobimy coś takiego. Ciubeczko. I położę go tutaj na łuku pidyna. Przechodzimy do ust. Natalia, wybrałyśmy kolory, które są dla ciebie idealne. Tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, usta są elementem rozpoznawalnym u ciebie. Ty wyglądasz pięknie, masz pięknie usta, więc będziemy je podkreślać. Użyję do tego naszych nowych pomadek Slim, które są niesamowicie mocno spigmentowane, matowe.
trwałe, więc twój mikrofon jest bezpieczny. Tak, co jest najważniejsze dla mnie na koncercie, że one są matowe, ponieważ błyszczące, jakiekolwiek, które mogłyby się kleić, przy każdym dla mnie najmniejszym ruchu na scenie to już jest kłopot, więc matowe szminki to naprawdę, to jest jedyne rozwiązanie na takie. Wybrałyśmy dwa kolory, ja je będę ze sobą miksować. Jest to przepiękny fiolet i bordo, natomiast na samym początku położę ci konturówkę. Dlaczego konturówkę? Konturówka pięknie nam obrysuje kształtus, a przy okazji przedłuży trwałość pomadki. W związku z tym przechodzimy do pracy. Ja sobie zacznę od kącika. Tak jak wspomniałyśmy, kropką nad i w twoim makijażu są usta, które masz przepiękne i bardzo się cieszę, że je podkreślasz. Zdecydowałyśmy się połączyć dwa kolory po to, żeby one były intensywne i mimo, że są matowe, żeby były trójwymiarowe. Ja skończyłam, oczywiście, musisz. No, piękny kolor. Ale widzę już teraz chyba, że ten makijaż trochę z ustami nabrał innego wymiaru, więc ja zdejmę sobie kolczyki, bo widzę, że one przestały mi pasować w tym momencie. Mam nadzieję, że ci się lepiej podoba. Jesteś tak gotowa na scenę. Makijaż wygląda... Jeszcze jedna rzecz, bo ja mam taki... To jest takie moje coś osobistego, że bardzo lubię, kiedy moje pieprzyki mają swój naturalny odcień, więc poproszę cię jeszcze, żebyś mi zmyła z nich podkład, który tam się na nich znalazł i wtedy już będę wszystko total będzie happy. Idealnie i będzie tak, jak sobie życzysz. I wtedy mogę wychodzić. I wtedy możesz wychodzić na scenę. Okej, skończyłam. Jeszcze raz, po raz ostatni, spojrzyj w lusterko i powiedz, czy jest wszystko okej, czy ci się podoba. W tym momencie powinien podejść mój menadżer, zobaczyć, stwierdzić. Dobrze. Poczekaj, zawołamy menadżera. Super, na pewno dziękuję bardzo. Dzięki, pięknie. Natalia, było mi niesamowicie miło. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie. Tak, i wy wpadajcie na koncert. Zapraszamy. Oczywiście czekamy na wasze komentarze, co wam się podobało, czy usłyszałyście jakieś fajne wskazówki, które przydadzą wam się na przyszłość. Dzięki.